Boisz się troszeczkę? Znaczy no nigdy nawet tego nie... To się, nie, pewnie. A mówisz, że nie boi? Nie. Czy? Musisz naślinić? Tak, nie, no troszeczkę no. Zaraz zamyślim. Ale nie, no teraz wytarłeś już. No ale, no znowu musisz, no znowu. Okej. Okay. To weź przytrzymaj. Tomasz, ty zapal i ja po prostu zgaszę. Oczywiście, nic nie czułem. Dosłownie nic nie poczułem. I to rzeczywiście nie boli. A tak samo jest ze świeczką? Też, tak samo. Ej, to nie boli nic. Sprawdźmy jeszcze raz. Musisz ścisnąć. Tak? Ostatni raz. Muszę zrobić to tak? Wiem, ale po co ci to w ogóle? Po co ci taka wiedza? Co? Na przykład jak na Wigilii za rok w szkole. Nie no, po prostu, no to mi się nie przyda na pewno. Bo nie, no nie będę musiał dmuchać. Albo na urodzinach. Patrz, bo zamieszczę na urodziny i zrobię tak, zamiast, no teraz dmuchnij, teraz zrobię tak. To będzie dobre. Ostatnie, bo już tu śmierdzi. Patrz, teraz zrobię... Nie, no nie wstawiałem. Zostało mi! Przykleiło ci się? No świetnie! Witam cię w nowym pięknym dniu. Idzie za mną, rzuca kendamą. Znaczy robi triki. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszystkim może się podobać to, że pozwalam Miłoszowi odpalać zapałki i robić takie rzeczy. Natomiast ma już 13 lat i wydaje mi się, że... 14. Aj, sorry! Masz jeszcze 13. Prawie 14, ale masz jeszcze 13. I niektórzy rodzice są tacy, że w ogóle nie dopuszczają myśli takiej, że ktoś tam może bawić się nastolatek tymi zabawkami. Zabawkami też, kendamy. Że może się bawić zapałkami. Ale ja trochę uważam inaczej. Jakiś czas temu... Aha, bo tutaj jest właśnie budynek, a mój, gdzie wynajmuję, jest tutaj. Czyli tutaj mam studio, a tutaj... A adres jest ten sam, co ciekawe. Belzacka 67. Adres jest ten sam. No i mam paczkomat. Mam pod nosem paczkomat. A ja kupiłem sobie taki oto nowy... mikrofon, kolejny. Tak zapakowali, że nie da się otworzyć. Kurczę, bez jakiegoś takiego dziwne to opakowanie. Otwieranie. Bez zepsucia pudełka. Dziwne. No kurczę. Aha, ale nie, to dobra. Rozwiążę to innym przewodem. A zaraz, czy tu jest inny przewód? Okej, okay, kupiłem taki mikrofonik. Malutki, nowy, tej firmy Rode, której już mam chyba 3 mikrofony. Raz, dwa, trzy, może nawet 4. 4, na pewno 4. Na pewno 4 mikrofony. Wprowadzili taki malutki mikrofonik. Ale on ciężki jest taka, no podstawa jest ciężka, bo o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak chciałbym coś robić, jakiegoś live'a, takiego gdzieś w terenie, z laptopa, to nie mam dźwięku. Czyli mógłby być na przykład obraz z kamery kiepski, znaczy inaczej, wolałbym, żeby był kiepski obraz, bo co tutaj patrzeć, ale żeby jakość dźwięku była lepsza. Czyli mógłbym nawet z MacBooka puszczać sobie, nie wiem, robię na live'a na Facebooku, obraz z kamerki MacBookowej. Oczywiście on nie będzie super, ale ważniejsze jest dla mnie to, żeby był dźwięk dobry. I teraz o co chodzi? Dla mnie najważniejsze. W MacBooku największy problem to jest taki, że nie ma takiego złącza USB. Nie ma. Tylko jest takie USB-C.
i większość urządzeń, które miałem, jeżeli w ogóle są, to są bardzo często, chociaż może i te nowe, już są właśnie na ten, na USB-C. I na to mi zależało, tylko że okazuje się, że... Aha, jak tu jest USB-C, ten przewód nie pasuje, ale będzie pasować inny. Marcelowi właśnie pokazałem, jak można sobie ułatwiać poprzez translatora. No i co? Gdzie ona... A ty nie korzystałeś wcześniej w ten sposób? Google Translatora? Nie, bo nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Naprawdę? Naprawdę. Nie wiedziałeś o tym? No, nie wiedziałem. Wiesz, dlaczego chcesz, żebyś wpisywał? Niby to jest ściąga, tak? Bo ułatwiasz sobie w translatorze. Tylko wiesz o tym, że wpisując dużo się uczysz jednocześnie. Ja byłem, chociaż nie, trudno powiedzieć, żebym ja był taką osobą, ale uważam, że osoby, które pisały sobie ściągi, nie wiem, czy teraz się pisze ściągi, czy też nie. Pisze się, ale na karteczkach? No. Na karteczkach się pisze? No. Malutko, malutkim drukiem? Tak. Tak? Myślałem, że już się tak nie robi, że wykorzystuje się jakieś nowsze technologie. To przepisując ściągę, czy pisząc ściągę, moim zdaniem człowiek się dużo uczy. Są osoby, które pisały ściągi, ale po to, żeby się nauczyć. Ja też jestem na przykład wzrokowcem i gdybym pisał, czy jak pisałem ściągi, to wydaje mi się, że właśnie w ten sposób się dużo uczyłem. Mikrofon podłączyłem, działa, wszystko jest ok. No i teraz pytanie jest takie, po co mi taki mikrofon? Jedną z przyczyn, dla których zrezygnowałem z odpowiadania jakby na komentarze w filmach, chociaż czasami się zdarza, że pokażę i odpowiem, to jest właśnie utrudnienie nagrywania tej odpowiedzi. Mianowicie, kiedyś było tak, robiłem screena w komputerze, a później nagrywałem tą kamerą. Tylko tyle, że jakby wycinałem obraz, a zostawiałem sam dźwięk. Natomiast niemniej to jest troszkę uciążliwe, no bo wiesz, muszę zrobić tego screena, nagrać, później zgrać to do komputera i tak dalej. Niby to tak, wiesz, niby to... Nie, 2 czy 3 minuty więcej, ale jednak zawsze coś tam zajmowało. A teraz zobacz, a teraz ułatwi mi to nagrywanie takiego jakby dialogu albo bycie narratorem w niektórych sytuacjach i bezpośrednio jakby w programie. Nie tak, że do komputera, na kartę, tylko tak jak widzisz od razu na przykład plik mi się wtedy pojawia bezpośrednio w programie. Idealne jest to, że on po prostu jest taki malutki. No i plusem jest to, że mogłem go podłączyć do USB-C. W moim laptopie niestety tylko jest USB-C jako wejście, więc tego starego, takiego, czy najbardziej powszechnego USB po prostu nie podłączę, chyba że poprzez przejściówkę. Ale to też jest utrudnienie, bo gdzieś mi właśnie przejściówka zniknęła i nie wiem, gdzie ją mam. Więc każde takie przejściówki, no, przeszkadzają. Wszystko to, co odciąga od pracy, przeszkadza. To jest takie, wiesz, to są drobne rzeczy, ale jeżeli na przykład powtarzasz to codziennie, co drugi dzień, cały czas, to po prostu to przeszkadza. Mikrofon też chciałbym wykorzystać do narracji, takiej jak teraz. Ciekawe, czy on sobie zdaje sprawę z tego, że ja też chciałem zjeść coś słodkiego. Co? Teraz się przygląda, nawet mnie się nie spytał, czy ja chcę spróbować. Co chcesz? No i teraz co on sobie myśli? A, dobra. Mam powiedzieć, to jest ta narracja. Okej, okay, super. Cwaniaczek jeden. Że co? Że będzie jadł, a ja będę się przyglądał? Na szczęście ograniczam ilość słodyczy, więc chłopak ma szczęście. Ja tu jestem. Właśnie, on tu jest. Niestety. A to dopiero nagram. To jeszcze nie wiem, co nagram. Ale po prostu sobie nagram. Taka narracja już... Ja parę razy zdarzało mi się nagrywać coś takiego, ale dźwięk na przykład bezpośrednio nagrany z laptopa był za słaby. Z kamery za dużo problemów. Inny obiektyw, inny mikrofon też mi nie pasował, bo za duży, za dużo kabli. Także na razie tu jest ok. Można by było, nie wiem jak, ale nie, z telefonu nie bardzo. O, powracając do tych dziecko z zapałkami. Dlaczego ja uważam, że dziecko powinno próbować. Miłosz już jest w takim wieku, że wcześniej czy później to i tak będzie miał styczność z ogniem. To nie jest żadne zagrożenie dla niego. Znajdą się rodzice, którzy będą uważali, że to jest złe, że dziecko zapala i tak dalej. Ale jeżeli robi coś przy mnie, ja wolę, żeby robił to przy mnie niż gdzieś tam z kumplami. Oczywiście zawsze się znajdą. Znajdą się tacy, którzy powiedzą, a to przy tobie to na przykład może i pierwszy raz próbuje zapalić alkohol i tak dalej. Nie o tym mówię. Mówię o rzeczach, które przydadzą się w życiu, bo być może
może aż tak bardzo to się nie przyda, czyli gaszenie palcem. Może to jest trochę gdzieś niebezpieczne, ale już teraz, następnym razem, jak będzie miał coś kombinować takiego, to będzie wiedział, jak postępować. Albo jak nie postępować. No człowiek musi się uczyć. Uczyć się przede wszystkim na błędach, więc ja wolę być przy tym, kiedy oni będą coś robić, coś, co może być niebezpieczne, po to, żebym im mógł wytłumaczyć, jak to zrobić następnym razem, żeby właśnie nie było niebezpieczne. Wiesz, jak ja w twoim wieku, jak ja byłem, to wiesz, co ja robiłem? Nie mam pojęcia, jak to robić. Parówki. Wiesz, jak ja robiłem? Nad ogniem. Nad gazem. Naprawdę? Nie było mikrofali, tylko brałem na widelec i po prostu nad ogniem opalałem sobie. A wczoraj tam nie nagrałem. Szkoda, że nie nagrałem w sumie tego. Nie wiem dlaczego. Paliły się podobno 630 belek siana. Mega. Stąd to widzieliśmy. No już nie. Widzieliśmy stąd, wziąłem jeszcze lornetkę. To ładnie było widać w nocy ten pożar. Ale bardzo, naprawdę. Żałuję troszeczkę, że nie pojechałem, nie wiem. Może byłby fajny materiał. Ciekawy. Dlaczego nie mogłem pojechać? A ja w ogóle biegałem. Wczoraj poszedłem sobie biegać i w ostatnich 4 czy 5 dniach miałem 2 wyniki. Między 3 km biegałem. Wtedy 3 km, wczoraj też 3 km. I nie chciałem więcej, co? Miałeś wszystko na hula i miałem. Co miałeś? Wszystko na hula. Jaki na hula? Na fula. Nie biegałem na fula, dlatego że dzisiaj mam trening piłki nożnej, którego nie pokażę, bo już ten film jest wrzucony. Ale nie mogę się doczekać. Pierwszy trening po tak długiej przerwie. Nie mogę się doczekać.